Dzień dobry. Dziękujemy Gracias bardzo. Do... Co to jest? Prezent? Rzeczy z Wiednia. Z Wiednia, mamerki. To moje, wiesz? Ja kupiłem dla nas. Nie, ja kupiłem. A, myślałam, że ty nam zrobisz ja prezent. Kupiłem. Tak. Kłamie, kto kupił? Ja przecież. No, gdzie on? Gdzie on by kupił coś? Yeah. Super. Gdzie on tyle by kupił? Warto. Słuchajcie, jedziemy właśnie do notariusza i jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ dzisiaj oficjalnie podpisujemy akt, ponieważ kupujemy dom. I to już tak naprawdę u nas na kanałach gdzieś tam się ten temat przewijał. Za każdym razem jak mówiliśmy, że szykuje się ślub i szykuje się coś jeszcze dużego, to tak samo... Dajesz mi cukierki te tylko? Dam ci cukierki. Nie, nie, wszystko daj, ja sobie wezmę. Dobra. Więc ten temat gdzieś tam cały czas był u nas na kanale. No jesteśmy bardzo podekscytowani. Co tu mogę wam powiedzieć? My ten dom znaleźliśmy w listopadzie zeszłego roku. Gotowy, tak to latka mięta. A nie, to ja mięty nie chcę. Rok temu znaleźliśmy ten dom. No i tak jakby weszliśmy, oglądaliśmy kilka domów, natomiast jak weszliśmy do tego domu, to no było od razu rok takie... Temu, w listopadzie, nie? Tak jak mówiłem. W zeszłym roku bardziej no, o tym chodziło. No. Od razu było takie, że dobrze się czujemy w tym domu, że chcemy tam mieszkać. Zaczęliśmy rozglądać się za domami, to znaczy ja zaczęłam. I nagle powiedziałam Luce, kurczę, może to jest czas, żeby faktycznie coś kupić, prawda? Nie to, że powiedzieliśmy, no trzeba coś znaleźć, tylko ty sobie tak jak to lubisz czasami, nie wiem, w kwietniu patrzeć choinki ozdoby, oglądać. Choinki, dajmy tak, na to. No i tak sobie tak oglądałam, nie wiem, tak coś mnie tknęło i zaczęłam oglądać domy, mieszkania. My od początku wiedzieliśmy, że my chcemy kupić gotowy dom. Nam się nie chciało bawić i do tej pory nie chcę w budowanie, w pilnowanie tego, bo też my nie kupiliśmy gotowego domu, tylko w stanie deweloperskim, czyli wszystko będziemy musieli zrobić. Ten dom jest świeżo wybudowany, natomiast wszystko w środku, już podłogi, ściany, ogrzewanie podłogowe, wszystko będziemy musieli zrobić my, także na tym mi zależało, ponieważ ja też nie chciałam kupować domu z rynku wtórnego, bo jednak kupując dom chcielibyśmy zrobić pod siebie, prawda? My już mamy takie wymagania, tak, że i myślę, że nawet nie chodzi o to, że nie chcemy się bawić w budowę, tylko tak jakby znaleźliśmy dom, który nam na maksa odpowiada, tak. bo jeśli nie ten gdybyśmy dom... Gdybyśmy nie znaleźli, byliśmy, to może byłoby byliśmy coś. W kilku innych, które na początku wydawały się wow, marzeniem naszym, po czym przyjeżdżaliśmy i było naprawdę słabe. Więc jak zobaczyliśmy ten dom, jest on naprawdę wymarzony dla nas. Komuś się może nie podobać, komuś podobać, ale nasz to jest wymarzony, więc dlatego może, bo jakby nie było żadnego domu, tak. Abyśmy chcieli dom, no to, to byśmy pewnie się budowali, byśmy się prawda? Podjęli budowy. Dlaczego dom? Ponieważ kiedyś powiedziałabym, że na pewno jakiś penthouse w środku miasta. Coraz bardziej dochodzimy do tego, że chcemy mieć takie miejsce, gdzie możemy się zaszyć ze sobą, gdzie nasze dziecko będzie mogło biegać sobie po podwórku. Tutaj w centrum ja, te place zabaw, ja nie czuję tego, że na przykład Charlie będzie miała 5 lat i będzie mogła sobie, nie wiem, iść sama na plac zabaw. To już nie są te czasy, to jest strach, a jednak u siebie na podwórku to jest fajniej, prawda? Pewnie, także... Szczególnie, że planujemy dużo atrakcji fajnych, nie? Dużo dzieci. Znaczy no, to też, więc coraz bardziej chcemy się tak po prostu schować od tego miasta, od ludzi. Dorastamy, no i zacznie się cała ta przygoda z urządzaniem domu, z remontem. Także będzie tego na pewno dużo tutaj u nas na kanałach, prawda? Będziemy się chcieli starać tak. Jakoś tak z tym z wami dzielić. Bo to jest temat, który ludzie lubią. Więc niedawno były przygotowania do ślubu, teraz będziemy żyć domem, a wy będziecie żyć tym razem z nami. Fajnie, że z zewnątrz jest zrobiony tak jak chcemy. Ale tak. Jednak w środku jest cały do uformowania. To będą nasze Simsy, które będziemy razem robić. Tak. I mamy to, kochanie, mamy to. My się rzeczywiście ekscytowaliśmy sami ze sobą, dlatego teraz jak już na spokojnie usiedliśmy sobie w restauracji, to możemy wam to powiedzieć, że mamy, jesteśmy właścicielami domu i jeszcze musimy wrócić po wszystkie te wypisy aktów, natomiast już chcieliśmy 2,5, chociaż już chcieliśmy teraz sobie tutaj na chwilę wyjść i coś zjeść, czekamy na Wojtka. Gotowe. Przed chwileczką zadzwonił też do nas Wojtek, czy jesteśmy już po podpisaniu wszystkiego, czy on już może przyjechać, więc przyjeżdża i będziemy świętować. Zamówiłam sobie Aperola, a miałam, słuchajcie, nie pić już alkoholu, natomiast trzeba uczcić drineczkiem. Ja piję lemoniadę. Pyszną pizzę. Wcale nie trzeba. Makarony, carpaccio, tiramisu, mamy ucztę za dom. Proszę mnie całować i składać gratulacje. Od czego tytułu? Za dom.
kupiłaś mi? Nareszcie. W prezencie. Jak ja lubię. To ty nam powinieneś kupić, a nie. Ja wszystko wam kupuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, ale dobrze wygląda. Zapraszamy. Tutaj będziesz z nami świętował dzisiaj. Pijemy? No jasne, że pijemy. No to jest konieczne. W ogóle nie ulega żadnej kwestii. Czy dobre? Mm-hmm. Ja taka typowo włoska pizza i makaron. Nie chciałam, ale cofam. Czuję się jak we Włoszech, w Rzymie. Was wnieśmy za dom. I za twój... Za udaną transakcję? I za twój pokój na strychu, bo Wojtek mówi, że kiedyś się wprowadzi. A mamy jeden, mamy. Ja nie chcę na strychu. Nie no, Wojtek, ja ale... No tak, bo później będziesz miał problem z... Ale będzie winda, będzie... Będzie winda. Ja chcę bardzo reprezentacyjny, bardzo. Żeby koleżanki mógł zapraszać? Dużo... Zrobimy specjalnie na górze, żebyś tam nie uciekał, wiesz, nocami. Okej, okay, pełna kontrola, dobra, porządku. Tu u góry jest taka lina, dlatego autobusy mają taką szynę u góry. I one o tą szynę są zahaczone i Janu. Przestań mnie wkręcać. Ale przysięgam. Ale gdzie ty masz linę? Ale poczekaj, zaraz ci pokażę. Jaką ty masz linę? U góry jest taka żyłka i zaraz zobaczysz, tam będzie jechał autobus i zobaczysz, że on ma taki postawiony i się podłącza do tego. Ja wiem, że teraz myślisz, że cię wkręcam, ale tak jest. Zaraz, patrz. O, patrzę, gdzie jest ta żyłka, no. Widzisz, u góry jest taki pręt, widzisz? O, taki u góry jest pręcik taki tam. O! I to jest przyczepione do żyłki. No nie mów, że nie widzisz żyłki. Nie ma żadnej żyłki z tym. Jest żyłka, przysięgam. Spójrz, zobacz, że u góry jest tam żyłka. Tak, jest żyłka, idziemy. Specjalista. Ale wkręciłeś się na początku, szukałeś żyłki, co? Tak, tu jest specjalista obok taki do specjalnych przypadków. Ale chcę ci powiedzieć, że naprawdę jak one stają i mają na tym zajeździe takim, jest taki parking, to się podłączają do żyłki, bo on ma zieloną blachę, bo jest elektryczny. On ma prąd z nieba, ja wiem, oczywiście. Tak jest. Mamy dom. Nie będziemy nic już więcej chyba mówić, tylko może was zagłuszamy. Tak, spokojnie, musimy troszeczkę z tym się obyć. Ochłonąć, bardzo jesteśmy zadowoleni, bardzo szczęśliwi, walczyliśmy o to bardzo długo. Kilka było jakichś tam przeszkód, kilka wybojów na naszej drodze, dlatego trochę to trwało, ale... Jest. We did it. My mamy tak, że co sobie nie postanowimy, to zawsze to sobie wymarzymy jakoś, oops, prawda? Marzymy i jest nasze. Nie tańczy. Lala. Jak ty się czujesz, że będziesz miała domek? Cisio, tata. Dobrze, ja widziałem twój pokoik. Byłem w twoim pokoiku wczoraj, wiesz? Nowym. Pokoik będziesz miała swój nowy. I łóżko, ja i będziesz tam spać. Charlie, nie całuj tatę w ucho, nie całuj w ucho, nie. Nugał. Ale lubimy mu tak wykolegowywać. Mój tatuś. Nie, mój. 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 Czyli to jest domek? Moja domek. Twój domek? To jest twój domek, Myszko? Jest. Tu jest twoje okno, zobacz, tu będzie twój pokój. I podwórko. Idziemy zobaczyć? Tak. Szybko. Ale super. Szybka fryzura przed nowym domkiem. Widzę, a piśkę masz? Ja mam piśkę. W domu mam piśkę. W domu masz spineczkę, tak? Piśka to tak dziwnie brzmi, lepiej mu po razu. Piśka. 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 Już. Niespodzianka! Co taki szary, nie? Niefajny. Fajny domek? Podoba ci się? Chuja! Ale zwiedza! Fajny? Śpimy tu dzisiaj? Mama, nie przesadzaj. Na samochodziki, na brum. Zaczeka, ona już jest kumata, że tak co? A tu co? Tak, zaczeka, jest zaciekawiona bardzo. Edytka? Edytka nie ma. Chyba, że na starość, może na starość Edytka. Wszystkich dla pan pokoje, tak?
Będziesz się nimi opiekować? Tutaj? Dobra, czyli tu pokój będzie babę Edyty, tak? Chcesz na górę zobaczyć? Ale ty jesteś odważna po tych schodach tutaj. Ja cię trzymam, asekuruję, trzymam. Wchodź, powolutku. Nie? A chcesz do mnie na rączki? Tak. Okej. Okay. Zapraszam. To jest twój pokoik. Tak. Tutaj będziesz miała zabaweczki, łóżeczko. Podoba ci się? Tak, podoba. Tu jest, zobacz, podwórko. Gdzieś tutaj będzie twój domek stał. I będziesz miała tutaj huśtawkę i koleżanki do ciebie będą przychodzić na huśtawki. Fajnie? No, ja się. Ty będziesz się huśtać bez koleżanek? No. Bez koleżanek będziesz się huśtać. A jak domek ci się podoba z tej strony? Tak. Podoba się? A chciałabyś tutaj basen, żeby ciap ciap robić? Ciap ciap ciap. Tak wygląda nasz dom. No to jest totalnie nasz styl i kiedyś jak sobie marzyliśmy o domu, to my marzyliśmy właśnie o czymś takim, więc w momencie, kiedy przyjechaliśmy tutaj oglądać ten dom, to od razu już było takie, tak, to jest ten dom, tak, prawda? Tak, 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 zdecydowanie. Po prostu... Co chcesz? Mamy wiele planów tutaj, natomiast no tutaj jest potrzebny czas, czyli musimy tak naprawdę całą ekipę remontową, przed tą ekipą projektanta tutaj zaprosić, żeby nam pomógł. Tutaj mamy 1000 metrów działki, także dla nas jest to wystarczająco właśnie, żeby zrobić plac dla Charlie, żeby zrobić basen, no i żeby zrobić siłownię, bo Luka też ma taki pomysł, tak? Tak, tak, tak. Ale tak, to tak. Już pewnie ty będziesz tam kombinował i mówił gdzie, bo ja o tym jeszcze nie wiem. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy film z naszego domu. Mam nadzieję, że wam się podobał i że cieszycie się razem z nami. Więcej pewnie będziemy pokazywać już w kolejnych filmach. Zadowolona z domku? Z pokoiku też? Przyjechaliśmy właśnie pod nasz dom i tak się śmiejemy, że każdemu po kolei jedziemy pokazać go, bo tak się nim cieszymy. I teraz przyjechaliśmy z Żanetką, z Grzesiem, z dziewczynkami. I ten materiał cały, który oglądacie, on jest stworzony na przestrzeni kilku miesięcy. My ten dom odebraliśmy już jakiś czas temu. No i tak, nawet jeżeli mamy już to wszystko zmontowane, to czekamy na odpowiedni moment. Przede wszystkim czekaliśmy, żeby najpierw film ze ślubu wszedł, tak? Żeby zakończyć taką grubą krechą temat ślubu na naszych vlogach, na naszym materiale. I wjeżdżamy z kolejną bombą, czyli z kupnem domu. Dobra, idziemy do środka, pokażemy im co i jak tam wygląda. Dzień dobry. A kiedy wy to kupiliście przed chwilą? Dzień dobry. Nie, mam od... pół roku? Aha, bardzo śmieszne. Ale czy nie uważasz, Żanetka, że ten tutaj trochę rozkład jest podobny do waszego? Że bardziej mówię o antresoli? Nie. Jest, zobacz, tam jest antresola. Tutaj będzie sobie gotowała, tutaj będzie wyspa, będziesz sobie nalewała. Taki jest plan, tam będzie telewizor. I możecie poglądać sąsiadów. Zobaczcie, jest szocik witaminowy. Tutaj macie osoby, które wolą alkohol. Ola, tutaj tak. Nie wybuchło, mało spalone. Szklanki solidne, jak do piwa. Jest tam coś dla ciała. Nie macie szkła w domu? No właśnie, ja zostałem nauczony, że jak goście przychodzą, to prezenty dają, wiesz. Ja bardzo malutko, tylko symbolicznie za dom, bo naprawdę nie chcę alkoholu. Żanetka podchodzi i mówi, Jezu, jaka piękna, bym sobie pozrywała, taka młodziutka i zaparzyła. Także mamy pierwszy prezent na urodziny dla Żanety już. Bukiet spokój. Bukiet spokój. Ale myślisz, że naprawdę można ją zaparzyć? No, o proszę, ile my tutaj mamy, zobaczcie. Obszar tutaj naprawdę mamy spory, jest sporo pokrzywy, także możesz założyć, Żanetka, biznes nawet, słuchaj. Pokrzywowy. Tak, no, teraz mega. Od razu mówię, że troszeczkę się możecie ubrudzić, bo jest tutaj biało. Mam taką fajną rączkę. Jaka ciepła rączka. Patrz, nie chcę mnie puścić teraz. A, nie, to puści. Musimy teraz zejść piętro niżej i jeszcze piętro niżej. Damy radę, po prostu po tej drabinie trzeba schodzić tyłem i się trzymać. Damy radę? No nie. Najpierw tata musi zejść, żeby łapać wraziec. A ty, a jak ty tutaj wszedłeś z walizką? Kurwa, nie? Teraz na parę zejdziemy. Nie. A jak ja zejdę? Weź, stój tutaj. Zostaw mnie, bo ja będzie w takich wysokościach.
Będziesz schodził z Sarą? No to pomóż starci, no. Ja nie mogę patrzeć w dół. Ośle, nie patrz w dół, ośle. Ale słuchaj, to trzeba schodzić tyłem, Żanetka, dobra? No. Mam iść, mam zostać tutaj, żebyś nie czuła się sama? Nie. Żanetka, przestań, bo ja się zaczynam bać. Schodzę po prostu, zobacz, trzymam się. Jedną ręką, bo w drugiej mam aparat. Zobacz, jak jestem vloger. Jeszcze jedne ci takie czekają. Tak się schodzi, dobra? Dobra. Powoli. Dobra, nie patrzysz w dół? Aparat. Proszę, nie leć. O, ja nie patrzę w dół właśnie, ja schodzę. O. I'm not ready, not just yet. Za 2 lata będę stała w tym miejscu z takim oto dzidziusiem, ale już naszym. Nie? Oj nie, z tobą będę stała, nie z innym. Dobra? Musimy tak się umówić? Brawo! Pięknie. Przyszłyśmy teraz na szampana. Proszę zabrać dzieci. A? Dziecko krzyczy, bo chyba już jest śpiące. Jestem śpiąca. O, ziewam. Jak byłam mała i coś sobie zrobiłam na podwórku, to wszyscy biegliśmy i szukaliśmy babki. Nie, i to jest... I przykładaliśmy do rany. Nie. I Żanetka mówi, że robiła to samo. Naprawdę? No. To ja nic nie wiem o tej historii. A ty tak robiłeś? Jak w Warszawie nie, w Warszawie nie ma babek. Żana to i babki ziemniaczane. No widzisz, my z innych mieścin. Tak się robiło. Była rana, babkę się brało i tam się klepało. Mnie babcia... My... Proszę, że mamy montaż. Mnie babcia aloesem. O Boże, wytnij to! Wytnij! Rozumiałeś, weźcie to wytnijcie. To są żarty Grzesia. No tak, wypikamy to, ale... Kto by tak pomyślił? Chciałam powiedzieć, że moja świadkowa płacze wszędzie. Nie. Czy to nie. Na ślubie, czy to w nowym domu. Nie, ciężko jest wzruszyć jest. Żadetkę? No, także ja ją wzruszam cały czas. W danych miejscach, no ale to ładnie. Płakała, słuchaj, przed ślubem, płakała na ślubie. Płaczę teraz. Nie. Wcale nie ciężko. To pokaż. Nie, żonkę cię, no pokaż twarz. Płaczę. Po prostu było zajebiście. Po prostu jest pięknie i się wzruszam, że taki okres przed wami teraz jest, rozumiecie? No chyba ten najgorszy. Najpiękniejszy. No i tak będziemy tutaj za rok siedzieć. Tutaj będzie miejsce na kanapę. Ale powiem szczerze, że jest ciepło. Sprawdzałyśmy, że Netką jest zadziwiająco. To może z oszczędności nie róbmy tego po prostu, no tak będziemy siedzieć. Przyjemnie. Spodoba ci się Meliska? Zobacz, Melisa zainteresowana podłożem. Mam wrażenie takie, że jak tutaj jesteśmy, jakbyśmy byli w lesie na wakacjach. Wiesz co chodzi? Jakby czas stanął w miejscu, nie? Tak, zupełnie, ale zupełnie tak. Ja mam tak, właśnie tak mam. Tak, tak mam. Żyjemy w mieście, to wszystko jest takie w pędzie i musimy coś załatwiać, a tutaj taka jest wasze miejsce. Niebiona. To jest wasze miejsce. To jest nasze miejsce? No, ja to samo czuję w domu. Autumn comes too soon. Uważaj, bo ona szczypie.